Cześć, witaj na kanale Sola Fabula. W dzisiejszym odcinku omawiać będę podróże historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Trafiłem przypadkiem na tę pozycję i jestem mu bardzo wdzięczny. Niemcewicz to erudyta, obieży świat, który po spędzeniu wielu lat poza granicami, poza ziemiami polskimi, na stare lata postanowił objechać dawne polskie ziemie i w swoich obserwacjach konfrontuje nas z niektórymi mitami, z którymi mierzymy się również i dzisiaj. Myślę, że to jest bardzo ciekawa lektura. Dużo się będzie działo i zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Zostań ze mną. Niemcewicz swoje obserwacje geograficzne czy topograficzne przeplata bardzo ciekawą refleksją historyczną. Oto w Lublinie wspomina króla Zygmunta Augusta, który świadom już fiaska swoich planów na potomstwo, w zasadzie zaniedbał kluczowy punkt, to znaczy nie zapewnił dla państwa, dla korony mechanizmu obioru swojego następcy, z czym sprowokował pewnego rodzaju chaos, który nastąpił po jego śmierci. I podobny mechanizm obserwujemy, czy Niemcewicz obserwuje również u swoich ziomków, u swoich współczesnych. Opisuje to na przykładzie rzemieślników, którzy w zasadzie dla nich nie jest ważne, co i kiedy, po ile sprzedadzą. Chcą się po prostu pozbyć owoców swojej pracy, którą w zasadzie też tylko wykonują, tylko po to, by za pieniądze z tej pracy móc się solennie upić. I dla kontrastu mamy opis też Żydów, którzy czuć tam animozję. Niemcewicz opisuje Żydów, jest to krytyka Żydów, ale w zasadzie o czym on mówi? Mówi o tym, że nie wydają ponad stan, że mądrze się gospodarują, że wiedzą kiedy najlepiej sprzedawać swoje towary, że są bardzo dobrze zorganizowani i ta krytyka w zasadzie jest peanem na ich cześć i mamy znowu ten kontrast tych beznadziejnych rzemieślników polskich i świetnie zorganizowanych Żydów. O czym jeszcze Niemcewicz wspomina? Wspomina o braku szacunku do pamiątek narodowych. Wspomina Święty Krzyż, klasztor Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich, gdzie znaleziono w trakcie remontów pamiątki bóstwa jeszcze pogańskie. No i oczywiście kiedy Niemcewicz tam się znalazł, nikt już o tym nie słyszał, po prostu braciszkowie w swojej zapalczywości zniszczyli pamiątki starożytnej Polski. Wspomina również o księdzu, który w wilgotnej skrzyni trzymał bezcenne 15-wieczne księgi i w tym samym wskazywał je na zniszczenie. Wspomina generalnie też o Krakowie, o podobnych mechanizmach, które miały miejsce w Krakowie, o których wspomina jeszcze Miechowita, gdzie posągi bałwanów pogańskich jeszcze na rynku gdzieś tam się znajdowały. I stopniowo te rudymenty pogańskiej Polski znikały z przestrzeni geograficznej, a następnie też z przestrzeni historiograficznej. I przez setki lat stawiano kościoły, stawiano miejsca święte, nowe, w tych miejscach, gdzie dotychczas były miejsca kultu pogańskiego i po prostu ta starożytna część historii Polski została bardzo solennie wymazana. Jeszcze wspomina też o niejakich polowaniach na księgi Akademii Rakowskiej, bardzo znanej w ówczesnej Europie, gdzie jezuici niemal polowali na te księgi po to, by je zniszczyć, po to, by utrzymać ten obraz Polski takiej katolickiej, częstochowskiej. I też fajne wspomnienie, czy opis malarzy częstochowskich, którzy po prostu byli straszni, ale no, takie było zapotrzebowanie ówczesnego rynku na Jasnej Górze. Niemcewicz czasem jest zrozpaczony, jak na przykład w Zamościu, kiedy szuka ciekawych rozmówców, którzy mogliby mu trochę więcej opowiedzieć o mieście. Nie tylko chciał szukać pamiątek w księgach, w bibliotekach,
ale właśnie ciekawych przewodników. No i nikt mu nic nie był w stanie o tym mieście powiedzieć. Dopiero trafił na jakiegoś, parę osób wskazało mu pewnego starozakonnego, który powinien znać trochę więcej z historii miasta. No i okazało się, że jego pamięć sięgała do poprzedniego zarządcy miasta, czyli w zasadzie no, ludzie żyli z dnia na dzień w ogóle niezainteresowani tym, gdzie żyją, jak żyją, nie interesowało ich dziedzictwo, z którym na co dzień się stykali. To kolejny taki przykład to jest jego pobyt Niemcewicza w Starym Dworku, gdzie na pytanie o proweniencję tego dworku, o czas, kiedy on powstał, zapadła cisza, no i w pewnym momencie Niemcewicz stwierdził, no na powałach zawsze stawiano, czy znakowano datę powstania budynku, no i zeskrobał starą farbę i okazało się, że w ten sposób dotarli do XII wieku. Pewnie gdyby Niemcewicz w tym dworku się nie pojawił, nikt nawet by się nie zainteresował, nie zadałby sobie nawet tego pytania, jakby co to, skąd jest ten dworek. Niektóre przypadłości, nawet te, które wymieniłem już wcześniej, obserwujemy i dzisiaj, ale dla mnie najciekawszą anegdotą była anegdota o Radziwile, który przywiózł ziemię z swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej i reakcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, który stwierdził, że lepiej by Radziwiłł na Litwę przywiózł trochę proszowickiej ziemi, większy byłby z tego pożytek. I tutaj mamy taki klasyczne starcie się dwóch przeciwstawnych systemów wartości, niestety przeciwstawnych. Z jednej strony mamy takie zabobonne myślenie symboliczne, a z drugiej strony pragmatyzm, utylitaryzm. No i wiadomo, jak to się historia potoczyła, że ten utylitaryzm jednak nie wygrywał. Jeśli chodzi o miasta, to Niemcewicz opisuje za każdym razem, jakby każde miasto, schemat jest podobny. Niemcewicz tam wjeżdża, robi taki research w bibliotekach, opisuje też kroniki, które bardzo często już nie istnieją, nie są do zdobycia, także bardzo dużo informacji możemy zasięgnąć właśnie w trakcie lektury. Ale schemat, na którym ja chciałbym się skupić, to jest coś takiego. Niemcewicz opisuje miasto. W zasadzie mamy rozkwit do potopu szwedzkiego, no i potem już jest Gehenna, degrengolada i upadek. Druga rzecz, która też uderzyła mnie bardzo, to był mechanizm, w jaki sposób starzały się klasztory i jak arystokracja sobie radziła w Polsce. W czasach, kiedy jeszcze istniała Rzeczpospolita, arystokracja robiła wszystko, by nie płacić podatków. Wymigiwała się od swoich obowiązków, można by powiedzieć, obywatelskich, takich wymiernych. I wiadomo, żyli ponad stan, sądzili się, była wieczna impreza. Następnie, tuż przed końcem własnego życia, przychodziło opamiętanie, no i liczne fundacje po to, żeby braciszkowie czy siostry modlili się za ich grzeszne dusze, czyli taki modlitewny outsourcing. Niemcewicz jeździ po polskich ziemiach i opisuje zjawisko, gdzie w zasadzie większość klasztorów, znaczy on opakuje ten fenomen, ale jakby chciałbym go troszeczkę bardziej na sucho opisać, że większość klasztorów w zasadzie zostało zamienione, czy kościołów, zamienione na magazyny dla armii, na potrzeby wojskowe generalnie, na koszary, na magazyny. Zostało zdewastowane, jego zdaniem, ale ja tu widzę pewnego rodzaju prawidłowość, bo ta arystokracja, która fundowała te klasztory, nie chciała, by te pieniądze szły na wojsko, na podatki i potem jakby na wojsko. Powstawały te klasztory i koniec końców i tak wojsko korzystało z tych obiektów, no tylko, że już to było wojsko zaborcze. Niemcewicz piętnuje również niepotrzebną brawurę. Wspomina o żołnierzu, który po bitwie strzela na wiwat w Gostyniu, po czym sprokurował pożar całego miasta, które zostało zniszczone.
wraz z księgami, bezcennymi księgami opisującymi dzieje tegoż miasta, jak również dzieje Polski. Niemcewicz opisuje także kontrast między osadnikami polskimi a niemieckimi. Spotyka ich w jednej osadzie gdzieś w byłych Prusach i jaka refleksja to jemu towarzyszy. Gdyby i nasi kmiecie byli na czynszach, gdyby i duchowni nasi tak nauczali, jak nauczają swoich ewangeliści, zawsze by od Niemców więcej pili, ale się nie upijali. Problem był taki, że z jednej strony obserwował spokojnych kmieciów niemieckich, którzy dwa razy obracali monetę, kupili sobie jedno piwo na spółę, a polscy kmieciowie na zeszyt brali, chłoptali pod korek. Jaka refleksja zamyka tę scenę? Miał zostać na noc w tej izbie. Kmiecie właśnie zabili wieprza i rzeźnik oprawiał go w izbie. Wolałem się narazić na rozbójników, niż pozostać wśród wieprzów zabitych bądź pijanych. Ruszyłem więc w drogę. Mało romantyczny to obrazek, ale wydaje mi się, że świetny komentarz do ówczesnej sytuacji i też również komentarz do sytuacji czy do dyskusji na temat sytuacji czy kondycji chłopstwa kmieciów w XIX-wiecznych ziemiach polskich. Co jeszcze? Pisze to człowiek bywały w świecie. On znał realia zachodniej Europy, znał realia dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. On z dużą dozą sympatii chciałby opisywać polskie ziemie, ale czasami było to bardzo, bardzo trudne zadanie. Dostaje wręcz spazmów, kiedy zwiedza Malbork i orientuje się, że w gotyckie zdobienia wbijano brutalnie deski, niszczono całą misterną robotę wykonaną jeszcze przez krzyżaków. Niszczono dziedzictwo polskich ziem i to w zasadzie nie, że to było świadoma dewastacja, po prostu nawet nie zwracano na to specjalnej uwagi. Inna scenka, gdzie rozmawia z kupcami w Gdańsku i dziwi się, że kupcy ci nie mówią po polsku, a oni mu odpowiadają, no ale w zasadzie po co my mamy mówić po polsku? Bo tak, z waszą arystokracją i tak się dogadamy po francusku. Lepiej często mówią po francusku niż po polsku. Z Żydami zawsze się dogadamy po niemiecku. No chłopi jedynie mówią po polsku, ale co nam do chłopów? Bo chłopi jakby między wierszami można się domyśleć, po prostu byli wykluczeni z całego tego procederu handlowego. Także obrazek, który nam się tutaj jawi, jest dosyć smutny. Wspomina też trudny los polskich ziem, gdzie nawet jeżeli sprawa była wygrana, a to koniec Polski goni Gustawa Adolfa, a to król Polski, już nie pamiętam który, również miał szansę udać się w pogoń i zniszczyć wroga, to nie było to możliwe nie z powodu nadmiernej siły przeciwnika, tylko z powodu sabotażu własnych wojów zaciągu szlacheckiego, którzy stwierdzali w takich momentach, okej, starczy, my już chcemy wracać do swoich domów. I w ten sposób jakby nigdy nie byliśmy w stanie nawet sukcesów militarnych przekuć w realne zdobycze. Co jeszcze? Radom. W Radomiu Niemcewicz znowu ma problem, jest znowu zrozpaczony, jest świadkiem zniesienia zabytkowych bram miasta, które jeszcze powstały za czasów Kazimierza Wielkiego i wnioskował, czy sugerował, żeby zostawić chociaż jedną bramę gdzieś na uboczu jako zabytek dawnej świetności. Nie usłuchano go, no i do dzisiaj Radom wygląda jak wygląda, a sami jakby zdewastowaliśmy coś, co było pamiątką dawnej świetności.
Z biegiem lat, ponieważ te podróże historyczne Niemcewicza są, Niemcewicz odbywał na przestrzeni prawie 20 lat, z biegiem lat czuć coraz większą antypatię do narodu żydowskiego. I czasem to już ociera się trochę o taką śmieszność, gdzie wspomina o jednym modlącym się Żydzie, który tak się kiwał, że o mało się nie wywrócił. Naprawdę żart z wąsem. Ale jedna rzecz, która uderza, jakby Niemcewicz był, tak jak wspominałem, światłym człowiekiem, który podróżował po całym świecie, ale jest w szoku, kiedy w Odessie widzi, że Żydzi normalnie korzystają z życia kulturalnego i nikogo to nie oburza. Jakby to też pokazuje, jakby Niemcewicz, tak jak wspominałem, był światłym człowiekiem, jak bardzo byliśmy w XIX wieku, jak bardzo odeszliśmy od tej tolerancji, powiedziałbym, tak, nie wiem, sprzed kilkuset lat. Czym wyróżniały się polskie ziemie? Co takiego zaznacza Niemcewicz? No i tutaj musimy znowu troszeczkę wrócić do tematu pijaństwa, ponieważ on właśnie podkreśla znaczenie pijaństwa dla polskich ziem, gdzie nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy, którzy zadomowili się na tych ziemiach, ulegają temu nałogowi. I zaznacza w zasadzie dwie kluczowe przyczyny pijaństwa. Bo z jednej strony tak, chłopi piją po to, by zapomnieć o swojej kondycji, o swoim położeniu i w zasadzie braku wpływu na cokolwiek w swoim życiu, a z drugiej strony pije szlachta, by zapomnieć o, czy arystokracja, by zapomnieć o nudzie. Także w te dwa mechanizmy niejako dopełniające się prowadziły do tego samego skutku. Szlachta, jeszcze jeśli chodzi o szlachtę w mieście, jakie to miało znaczenie? Bardzo negatywne. Szlachta wprowadzała swoje jurydyki w bramy miast. Wspomina, nie pamiętam w którym mieście, sytuację, gdzie bramy miasta były niepilnowane. No i włodarz miasta mówi, że jakby no nie mogliśmy pilnować, ponieważ nocami pijana szlachta dobijała się do bram miasta i ostrzeliwała, zabijała ludzi pilnujących bram. Szlachta i duchowieństwo nie partycypowali w kosztach utrzymania miasta, a jednocześnie wyzyskiwali ich przestrzeń i to prowadziło do upadku miast. Niemcewicz docenia rolę też na przykład osób, które w polskiej historiografii mają bardzo negatywny PR, czyli na przykład Fryderyka Wielkiego i jego rolę w budowaniu potęgi materialnej Śląska. Na Śląsku również docenia fakt, że ludzie na wsi nadal mówią po polsku, gdzie to jest jego zdaniem zasługa kobiet, które od maleńkości śpiewały kołysanki w języku polskim swoim pociechom. No i ten obrazek jest mocno, mocno taki poszatkowany, mocno smutny, powiedziałbym. Podsumowaniem byłaby rozmowa z pewnym szewcem, który mówi o Łowiczu jako o drugim Rzymie. I Niemcewicz puentuje to w ten sposób, że może ten szewc z tak ograniczonymi wiadomościami, siedzący nad kopytem, szczęśliwszy jest niż ci, którzy Rzym, Wiedeń i Paryż widzieli. Koniec dokonuje podsumowania swoich obserwacji i stwierdza, co w zasadzie mogło być przyczyną niegospodarności całego kraju. Oddajmy mu głos. Szlachta nasza tak obszerne posiada niwy, iż nigdy dostatecznie uprawić ich nie może. Stąd ugory, ubogie zagnojenie, a zatem i ubogie zbiory. Anglia zbiera więcej żniw, bo tam nie ma poddaństwa i po prostu jest lepiej gospodarowana. To w zasadzie już wszystko, co miałem do powiedzenia na temat książki Podróże historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Było sporo wyimków, bardzo często oddawałem głos autorowi, ale wydaje mi się, że ta książka jest nawet dzisiaj bardzo ciekawa. Autor wyręcza nas w robieniu researchu historycznego i mamy do czynienia z książką podwójnie historyczną. Z jednej strony właśnie, tak jak wspominałem, opisuje nasze ziemie sprzed 200 lat, a z drugiej strony sięga głębiej w przeszłość naszego kraju. I na pewno pominąłem jeszcze wiele, wiele ciekawych wątków. Na pewno też skupiłem się na tych historycznych, krytycznych przemyśleniach, którymi dzielił się z nami Niemcewicz. Ciekaw jestem Waszych
Twoich przemyśleń. Wpiszcie proszę Wasze przemyślenia w komentarzach. Dajcie proszę łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych recenzji. Cześć!